W obecnych czasach ludzie coraz częściej skłaniają się ku tradycyjnym, naturalnym rozwiązaniom, a nie lekom przepisywanym przez lekarzy. Dzieje się tak głównie przez fakt, iż lekarstwa są coraz droższe, a często niosą ze sobą również nieprzyjemne skutki uboczne. Przygotowaliśmy więc dla Ciebie pewien bardzo wydajny środek, który pozwoli wyleczyć tarczycę. Opiera się on na cebuli, która dodatkowo oczyści skórę i krew. Jeśli cierpisz z powodu zaburzeń tarczycy, przygotuj poniższą mieszankę. Weź czerwoną cebulę i przekrój ją na pół. Masuj obszar szyi stosując obie połówki cebuli każdego wieczoru przed pójściem spać. Nie myj skóry, połóż się i niech cebula pozostanie na skórze przez noc. Ten genialny środek zaradczy zapewnia stymulację tarczycy i nie ma skutków ubocznych oraz szkód dla zdrowia. To może Cię zainteresować, połącz te trzy składniki, aby zapobiegać nowotworom i infekcjom. Poniżej przedstawiamy inne zastosowania cebuli, które pomogą Ci utrzymać zdrowie w lepszej jakości. Usunięcie woskowiny z uszu, wytnij mały kawałek cebuli, owiń w ścierkę i stosuj go na początku przewodu słuchowego. Pozostaw go na całą noc. Wosk do rana zmięknie, a Ty będziesz go mógł w łatwy sposób usunąć. Cebula na oparzenia, przekrój cebulę na pół i połóż na oparzone miejsce. Poczekaj około 2 minuty, a ból powinien się zmniejszyć. Ukąszenie pszczoły lub osy, zastosuj kawałek cebuli w miejscu ukąszenia. Pamiętaj, aby wcześniej usunąć żądło. Obniżanie temperatury ciała, jeśli masz gorączkę, nałóż na stopy plastry cebuli, załóż skarpetki i poczekaj kilka godzin. Temperatura ciała spadnie. Pozbądź się toksyn, jedzenie surowej cebuli pomaga pozbyć się zanieczyszczeń z organizmu.